Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj kolega Maciej Wudzik ze wspólnego ogrodnika w Kosakowie wypuszcza gołębie z miejscowości Darłowo. To jest miejscowość oddalona tutaj od miejsca, gdzie teraz jesteśmy, tutaj właśnie w Kosakowie, przed tymi gołębnikami, które widzimy tutaj. To jest 135 km. W programie mamy już zaprogramowany czas wypuszczenia wpisany, 5 godzina 40 minut. Czyli 5.40 będzie start. Kolega Maciek, przed chwilą z nim rozmawiałem, jest już tam na miejscu, mówi, że jest bardzo ładna pogoda. Czeka teraz, tam mają podejść koledzy, między innymi kolega Gański zapowiedział się, kolega Noga z tamtych okolic. No, będą mu towarzyszyć przy wypuszczeniu, taką mamy nadzieję. Natomiast tutaj zobaczmy w miejscu, gdzie się znajdujemy, gdzie są te gołębniki. Jest bardzo taka pogoda bezwieczna. Niebo jest troszeczkę zachmurzone, ale to jest, mówię, poranne godziny. Teraz mamy 5.20. Do wypuszczenia zostało nam jeszcze ponad około 20 minut. No, staramy się właśnie wcześniej tutaj być, przygotować wszystko. Sprawdziliśmy tutaj akurat na gołębniku Maćka w Kosakowie. Mamy ten jeden gołębnik, tak zwany wspólny gołębnik w Kosakowie. Tutaj system, który obsługuje ten gołębnik, znajduje się tutaj akurat w tym domku. Towarzyszyliśmy tutaj od kilku lat, także wiem, jak to jest zorganizowane. Natomiast tutaj ten drugi malutki gołębnik, taki ten eksperymentalny, mamy tutaj teraz pokazany, a system do niego jest tutaj pod tą wiatą. Obserwujemy tutaj te obydwa gołębniki, przyloty. Tutaj na wspólnym gołębniku będziemy te gołębie loty obserwować, no, do lotu finałowego. Natomiast tutaj na gołębniku tym mniejszym, tym białym takim, NG, ja go nazywam naszym gołębnikiem, on będzie, nam będą, mieliśmy nadzieję, że tam gołębie zostaną, będziemy towarzyszyć tym gołębiom i obserwować, jak latają w oddziale. No i później, kiedy będzie już zima, kiedy będziemy loty zimowe mieli, też będziemy sobie tam to wszystko mogli zobaczyć. No oczywiście zakładając, że zostanie tych gołębi trochę. Dzisiaj na lot tutaj, który się odbywa z tej odległości 135 km, jest to już tutaj na gołębniku w Kosakowie drugi lot konkursowy. Lot, na który poszło ze wspólnego gołębnika 382 gołębie, natomiast z tego gołębnika poszło 51 sztuk. Tutaj oprócz tych gołębi, które są ze wspólnego gołębnika i z tego naszego gołębnika, są też gołębie dostarczone od hodowców, także ostatnio, kiedy widzieliśmy tutaj, w locie brało udział około razem wszystkich 800 gołębi było w kabinie. Teraz nie wiem, ile było, ale podejrzewam, że też zawsze się jacyś tam koledzy, że tak powiem, do tego, żeby przetrenować swoje ptaki, sprawdzić, zawsze ktoś tam coś dołoży. I Maciek już z tymi gołębiami tam jest, czeka. Pogoda jest ładna, mówię, czeka na to, ażeby podeszli koledzy Gański, Krzysztof, kolega Noga. Także będziemy sobie tutaj z nim się komunikować i będziemy wszystko wiedzieć. Na razie, tak jak mówię, mamy zapowiedziane czas startu tych gołębi, godzinę 5.40. No, przy tej pogodzie może będzie taki jak ostatnio. Prędkość tego, czyli tylko 1340 metrów, czy 1400 metrów na minutę około. No, za pierwszym lotem, takim tym treningu numer 5, to była bardzo duża prędkość, to było 1800 metrów. No teraz zobaczymy na minutę, teraz zobaczymy, ile to będzie. Dobrze, ale póki co będziemy tutaj teraz jeszcze z Maćkiem się komunikować odnośnie tego, czy nie zmieni się jakiś czas wypuszczenia, czy jakieś nieprzewidziane okoliczności nam tutaj nie zakłócą tego startu. Także na razie dziękujemy, no i będziemy za chwilkę też się łączyć z nim, żeby zobaczyć, czy wszystko zgodnie z planem dzisiaj na locie nam idzie. No i mamy już godzinę, tak jak tutaj zegar nam pokazuje w komputerze, 5.44 i też widzimy, że lot numer 2, który mamy tutaj pokazany na tym ekranie komputera, jest już aktywny, gołębie wystartowały, przed chwilą rozmawiałem z kolegą Maćkiem Wudzikiem właśnie, gołębie wypuszczone zostały planowo o godzinie 5.40, jest teraz godzina 5.45. Tutaj widzimy, lot jest aktywny. Jeszcze tylko weźmiemy go tutaj, ustawimy na wyniki, gdzie mamy tabelę z pozycją, którą gołąb zdobywa, czasem, o której przyleciał, prędkość, numer gołębia, drużyna jest nam wyświetlana. No i będziemy czekać na przylot tych gołębi i na tym ekranie komputera będziemy widzieć, jak one się zachowują. Pójdziemy teraz jeszcze sprawdzić ten drugi system. Oczywiście wszystkie dane, które tutaj gromadzą system, one są wysyłane na internet. Ten komputer, który teraz widzieliśmy, na stronie nasze gołębniki, możemy te loty obserwować. Tam wejdziemy sobie w zakładkę loty. Mamy lot numer 1, lot numer 2. Widzimy listę gołębi zakoszowanych, listę gołębi, które przyleciały. Tutaj też widzimy, lot został aktywowany. Automatycznie on się robi. Też tutaj mamy na dole informacje o dostępności anten. Klikniemy tutaj na wyniki i się za chwilę nam tutaj wszystko ładnie przełączy. Także popatrzmy, taka pogoda jest w miejscu wypuszczenia gołębi. Też ładne warunki były, gołębie, Maciek mówi, tam się zbierały, ale już wszystkie odeszły.
i są już w drodze tutaj do Gdyni, do Kosakowa. I będziemy na nie tutaj właśnie czekać. Mamy godzinę 7.11. O 7.06 zeszłym razem na locie numer 1 konkursowym już mieliśmy gołębia, tam była odległość była troszeczkę mniejsza, 102 km i były troszeczkę wcześniej wypuszczone gołębia, mianowicie o godzinie 5.35. Teraz natomiast mamy 7.11. Na razie widzimy wyników, żadnych nie mamy, gdyż gołębie nie przyleciały, ale my tu się, żeby nie było takiego falstartu, że widzimy jak już lądują, chcemy zobaczyć, może nam się uda zobaczyć nawet z kierunku, z którego będą się gołębie pojawiać. Widzimy, pogoda jest inna niż ostatnio, jest większe zachmurzenie, też nie jest tak gorąco, wprawdzie jest to dopiero godzina poranna, tak jak widzimy, ale już wtedy było i ostatnie dni też tutaj były bardzo ciepłe, do tej godziny już zaczynał się robić żar. Teraz natomiast tu widzimy, pogoda na razie odpukać dopisuje, nie mamy takich problemów z temperaturą, no zobaczymy, też jest bezwiecznie, widzimy praktycznie żadna gałązka się nie kołysze, nie czujemy żadnego podmuchu wiatru. Mamy nadzieję, że już niedługo te gołębie się pojawią. O, jest godzina 7.11, no myślę, że tak około 7.30, 7.20, kilka, 30. Gdyby było mniej więcej analogicznie jak zeszłym razem, to te gołębie już powinniśmy tutaj gdzieś w niebie widzieć. Ostatnio podczas lotów zimowych to z tego miejsca staraliśmy się wypatrywać gołębie jak przylatywały. Zobaczymy, może w tym roku tutaj teraz nam się uda zobaczyć, czy gołębie będą z tego kierunku leciały, z którego się ich spodziewamy, czy z innego. Ale też widzimy, tutaj jest troszeczkę wyżej, to mamy lepszy ogląd okolicy. Póki co żadnych ptaków nie widzimy. Jeszcze na wszelki wypadek przejdę z tej strony, czy czasem gdzieś nie przeleciały. No, na razie nic nie widać. Poczekamy trochę, może się tutaj niedługo już doczekamy, już jest ponad 7 godzina, już jest chyba 7.20, nie 7.19, to już są w locie 5.40, prawie 2 godziny, nie, godzinę i 20 minut, tak? 5.40 i 40, godzinę 40. Ale póki co nie widzimy żadnych tutaj ptaków. Tutaj patrzę, jak czekam na gołębie, że w karmikach tutaj jest przygotowana karma dla nich, w pojnikach czyściutka woda, w każdym jednym tutaj z boksów, które Maciek ma tutaj przeznaczone dla tych gołębi ze wspólnego gołębnika, jest tak samo, jest posprzątane, widzimy. Czeka to na nich wszystko. Natomiast my czekamy tutaj na gołębie z niepokojem, znaczy z nadzieją. Wierzymy, że za chwilę się jakieś tutaj pojawią. Mam nadzieję, że uda się tym razem je... Ja je zaskoczę, że będę filmował od razu, a nie, że one mnie zaskoczą, jak już będą tutaj lądowały. Ze wszystkich stron trzeba popatrzeć, bo mogło się zdarzyć, że gdzieś przyleciały, czy coś takiego. No ale póki co jeszcze jest bardzo wczesna pora. Wydaje mi, o jest stado gołębi, przyszła grupa dość duża, kilkadziesiąt gołębi, przyszły właśnie z kierunku, no tym razem udało mi się je pierwsze wypatrzeć, jest 7.20 chyba 8, kiedy te gołębie dolatują, popatrzmy, z tego gołębnika i z tego wchodzą, ale jest ich trochę. Sobie popatrzymy, będziemy zobaczyć, popatrzymy teraz, już się, że tak powiem, odbiło. Oczywiście widzimy tu, pierwszy jest kolegi Artura Frąckowiaka, rura szklasza, ale to musimy zobaczyć, poczekać na kolejność, aż się posortuje. Natomiast w tamtym gołębniku będą czyjeś inne, ale popatrzymy sobie. Dzisiaj wchodzą już lepiej. Ostatnio się jak śmialiśmy, że się wylądowało na tej trawie, co tu widzimy, pasły się. Część tutaj też oczywiście siedzi na dachu, ale część gołębi już też tutaj do gołębnika weszła.
jest jeden gołąb, który też chce wejść. Czyli ta pierwsza grupa z kierunku przyszła bardzo ładnie. Było je widać. Jeszcze troszeczkę się wahają, wchodzą do pół, cofają się. Zaraz przejdziemy może, jak mamy chwilkę. Zobaczymy, kto tutaj jest pierwszy odbity. Czyli gołąb. Reinhard Mull, Kostosz, Koleksiak, Zymiński, Pasoń. No to sobie tutaj możemy wszystko to zobaczyć. Na razie nie patrzę, sobie zobaczę tam od razu. Bo tu mamy możliwość też podglądać na tamtym gołębniku, to sobie zobaczymy. O, tam jest 15, co się teraz odświeżyło. To jest pierwszy Artur Frontkowiak, Marian Szklarz, Zbigniew Fruraż, Jerzy Tarasiuk, Mateusz Pawlak. No widzimy te gołębie, one tam za chwilkę, no to zawsze 3-4 minuty jest opóźnienia. Wejdziemy sobie bliżej. Tu siedzi dość dużo gołębi jeszcze na dachu. Ale te tutaj, które weszły, to już są tutaj odhaczone, odbite. A tu musimy posortować je, to trzeba kliknąć, to jest kilka anten, dlatego tu trzeba po prostu to zrobić w inny sposób. No, tutaj jest tych gołębi w środku, już jest 67 sztuk, 68, no jeszcze kilka, 10 sztuk nam zostało, kilka, no 20, 30 sztuk, 30 gdzieś na zewnątrz. Tutaj natomiast wszystkie, które chyba doleciały do tego gołębnika, są w środku. 4, 6, 8, 10, 8, około 20. O, i następna grupa, następne stado jest. Dzisiaj te laufki, jak to mówi Maciek, te druty, które tam są wstawione i tak już, że tak powiem, nie przeszkadzają, ale tak jak sobie nawet patrzę na ten wlot, to widzę tam, gdzie Maciek ma podgięte je, one chętnie wchodzą, te takie, gdzie są trzy druty we wlocie, są tak jakby przez nich omijane, oczywiście wejdą, tak jak tu widzimy, ale do tych dwóch, co ma bardziej odgięte, lepiej wchodzą. Czyli teraz już będzie, podejrzewam, ponad 100 ilość gołębi odbitych. Cały czas też musimy patrzeć, czy wszystko jest w porządku. 105 jest odbitych już, 106, no cały czas odczytuję z anten. Widzimy tam, gdzie jest napis odczytuję, to on sobie do pamięci bierze i sprawdza, porównuje. 113 nawet, on to musi po prostu porównać z wszystkich anten, których po kolei odczyta czasy i wtedy dopiero je sortuje. Normalnie robi za nas to zegar, tutaj robi program, ale my widzimy ten wynik szybciej, w sensie czas przylotu, którym będzie to dopiero po odczytaniu pamięci poszczególnych anten. O, no wchodzą cały czas sobie te gołębie. Pomału oczywiście też jest, widzimy grupa tych maruderów, które, znaczy leniwych tych, które siedzą na zewnątrz. Ale dzisiaj już nie chodzą tutaj po trawie, nie pasą się. Pewnie za chwilkę się pojawi kolega Maciej, kiedy rozmawiałem z nim około godziny 7.20. On był w Wejherowie, czyli ma jeszcze jakieś, nie wiem, 15 minut, 20. Także zaraz zobaczymy. On, widzieliśmy kiedy przyjechał, zawołał je, one od razu chętniej wchodziły. Widać, że z nimi pracuje cały czas. One się, bo można powiedzieć, słuchają. Tu sobie też zobaczymy te gołębie. Przy okazji tutaj łatwiej mi jest otworzyć, to tak sobie zerkniemy, tylko jakie kondycje są. No, 20 kilka sztuk, jest to 30, gdzieś około 80. No, 20 kilka myślę, czyli jeszcze ponad połowa w powietrzu. Zobaczmy, czy szpak jest. Jest, jeden szpak jest. Jeszcze nam szpaka brakuje. Widzę, połowego nie ma gołębia. To są takie gołębie charakterystyczne. Jak jest mało w gołębniku takich gołębi, to jest łatwo je zapamiętać. Tu natomiast jest troszeczkę gorzej, bo tu jest gorzej, gorzej tu się zapamiętać, bo z tych gołębi ponad 300-400, bez mała, to nie idzie tak szybko tego wszystkiego zrobić. Lecimy, popatrzmy, zobaczymy też jeszcze, czy wszystko na internet wysyła prawidłowo. O właśnie, tutaj możemy sobie, tutaj sobie zobaczmy, mamy odbitych już 153 gołębie. Jeszcze sobie tutaj posortujemy, no tak, tak.
155 cały czas tam się odbijają, a my sobie na internecie zobaczymy. Tu mamy odbitych na tym gołębniku drugim jest 27 sztuk, no to tak mniej więcej właśnie wychodziło. A jeszcze sobie popatrzmy. Reinhard Mull pierwszy, gołąb numer 240, kolegi Zbyszko Oleksiaka trzeci, Kostor Żółkiewicz drugi, Zimliński, Pasoń, Oleksiak znowu. Znowu Mul, znowu Robert Zgód, Jan Buchęczak. No to sobie będziemy. To są na razie krótkie loty, to tam nie ma problemu, ale widzieliśmy tak, pewna grupa gołębi przyszła zdecydowanie szybciej od innych. Też nie miały problemu z wejściem. O, 9, no cały czas tam jakieś dochodzą. I siedzi ciągle jeszcze ta grupa z 20 kilku gołębi na dachu. O, jeszcze są kolejne, taka mniejsza grupka, kilkunastu sztuk. Ten szpak, właśnie tak myślałem, że on jest z tego gołębnika. To dwa takie gołębie są, jeden jest od Jerzy Kostor-Żółkiewicz, a drugi od Reinharda Mulla. To, który to był, ten niestety nie jestem w stanie teraz powiedzieć, ale jest ten szpak. No dzisiaj te, które będą dłużej leciały, nie będą miały na pewno takiej utrudnionej sytuacji jak ostatnio, kiedy tam temperatura była wyższa. O, widzimy, gdzie jest trawy, korzystają tylko pojedyncze sztuki. Natomiast gro wchodzi bez problemu. Widać, że też nie są ptaki zmęczone. Były dobrze przygotowane. Przyjdziemy tam chyba ze 160 kilka będzie odbitych. O, 172. Jeszcze około ponad 200 gołębi. Zakładając, że tutaj te 20-30 jeszcze jest, około 170-180 gołębi jeszcze jest tutaj w powietrzu, a pojedynczy kolejny przyleciał. O, jeszcze jeden. Tutaj cały czas coś krąży w powietrzu. Na razie odpukać wszystko przychodzi tutaj zza tych drzew, czyli jesteśmy, że tak powiem, po kierunku. Natomiast nic nie ma z tej strony, czyli na razie nic nie przeleciało. I tu widzimy, też wchodzi. A cofa się, cofa, ale już jest w środku. O, i następne stado. Kilkanaście sztuk. Zaraz już 200, o 201 nawet, już więcej, 202, tak sobie po kolei gołębi kolejne dochodzą się, 3, sobie popatrzymy, ile tam jest gołębi, tam 28, no czas musimy poczekać na odświeżenie, to F5, ciśniemy 29, na tym widzieliśmy, jeszcze nie ma tych 30, proporcja jest podobna jak w tym dużym gołębniku, w tym małym podobnie jest, 29 z 51, a tam 200 kilkanaście z 80, przepraszam. Jeszcze sobie możemy zobaczyć na internecie.
nie to, nie to chciałem. Bez myszki to mi gorzej jest, kolega Maciek. Źle napisałem. Dał tam gdzie indziej sprawdzę. No to 31 już jest, a tu... Idź. To jest chyba ten, co... O, i następna grupa. No, to już będzie prawie do 300 wszystko. Mamy, o, tu jeszcze te lecą. Także jest bardzo... O, tutaj też widzę. Weszło i połowy się znalazł. Także niedługo będziemy wiedzieć, ile tych wszystkich gołębi nam brakuje. Oby jak najmniej, żeby dłużej będziemy mogli się cieszyć większą ilością gołębi. Kibicować, hodowcy też będą zadowoleni. Tam też wchodzą gołębie i tutaj. Chyba niedługo będzie tutaj 250-300. No to ten chyba jest co ostatnio. Tutaj chodziło, mu się to spodobało. Idź stąd. Trzeba go pogonić trochę. Tutaj natomiast sobie musimy popatrzeć. 253. O, tak po kolei tam idzie. Cały czas odczytuje to. Wszystkie anteny odczytuje, także musimy poczekać. One najpierw do pamięci swojej rejestrują gołębie. Później system je odczytuje, ma odczytany czas, musi jeszcze z kilku tych anten po kolei to sekwencyjnie robić, czyli jedną po drugiej ustawić kolejnych porównać. Sama, idź. Widzimy też część już weszła, się zapewne odbiła, cofa się wtedy, są odbite, jeszcze ich nie ma w głębniku. Ale pomału to się wszystko jakoś wyklaruje, że się nauczą szybciej wchodzić. Co zaraz będzie Maciej, on na pewno je szybko zawoła. Idź stąd. No kurde, gamuń to jest ten sam. Idź. Idź. Zaraz tam na internecie mamy ile gołębi? F5. Tam jest, są 44 sztuki. Natomiast tutaj 281. Dwa, no i tam kilkadziesiąt sztuk co jeszcze siedzi, aczkolwiek niektóre mogą być gołębiami, które się już odbiły. Trzy następne przyszły, przyleciały. Podejrzewam, że w ciągu dnia będą sobie tutaj dolatywać. Tam były 44, te 43 weszły, 47 gdzieś, czyli prawie 51. O, tam widzimy 4 czy 5 sztuk następnych jest, kolejne. No, mamy co oglądać. No, widzimy, Maciek dotarł i od razu jak wziął ten gwizdek, to te wszystkie gołębie, które łaziły, nie chciały wejść teraz nagle, ale nie ma ich dużo. O, tam doleciał teraz, o, jeszcze jeden, ciągle jest, o, już siadł pewnie. One już wchodzą teraz, część zapewne już była wcześniej odbity, bo one sobie chodziły po klapach. Tam zaraz zobaczymy,
Myślę, że z 342 gołębi będzie jeszcze tam 30-40 sztuk w powietrzu. Tutaj w tym gołębniku chyba 47 albo 8, czyli też trzech brakuje. Czyli na razie odpukać można, odpukać uznać za udany. O, tam też widzimy, dolatuje jeden z kierunku akurat, pojedynczy. O, tu się nam pojawił. No, żeby tutaj Maciek był na miejscach, to inny wypuszczał, to na pewno to wchodzenie byłoby bardziej takie widowiskowe, bo wchodzą od razu wtedy. Natomiast teraz, kiedy on przyjechał, to wołaje, to widzimy, bardzo szybko wchodzą. Zostały na zewnątrz 4 sztuki. Patrzymy sobie, ile tam pobiło jeszcze gołębi. 340 sztuk jest, tak. Tyle mniej więcej patrzyliśmy, chodziło. 340 jest odbitych tam i te z 3-4 to jest podobnie, tutaj 40 chyba 7 czy 8. To są obce te? Aha, to dla... Dzisiaj strasznie dużo ludzi puszczało gołębie, jechały dwie kabiny, dużo ludzi z przyczepkami, czyli one się na pewno gdzieś tam spięły z innymi. Dlatego część właśnie, pierwsza grupa wyszła, przyszła większa, część teraz sobie dochodzi cały czas. Na miejscu wypuszczenia ładna pogoda, choć wszędzie flauta, o proszę. Flauta to bezwiecznie. No właśnie, jakby ktoś nie wiedział, bo to jest żeglarskie takie pojęcie. Nie ma, o, są tu jakieś, o widzisz? Nie ma w ogóle wiatru. Tam na miejscu wypuszczenia troszeczkę taki wiaterek w stronę Darłowa, a później już od mniej więcej od Sławna po prostu liść się nie rusza, tak jak tutaj. Czyli ta prędkość jest na pewno troszeczkę mniejsza. Nawet właśnie, nie zwróćmy uwagę. To chodź, zobaczymy przy okazji. Bo my to też nie wiem, bo, nawet nie wiem, kto tu przyleciał pierwszy. No to już Frąckowiak, kolega. Weź na sam przód. 300 tutaj. 340. Popatrzmy. O tu. No na pewno dzisiaj parę z tych gołębi będzie brakowało, jest trochę... To jest 1243, no, to trochę... troszeczkę wolniej niż ostatnio. No tylko, że mówię, trochę dalej i praktycznie bez wiatru. To średnia jest, to jest 600 na 60 na godzinę, nie? No. Trochę ponad. Widzimy kolega Wąckowiak, Szklarz, Zbiszek Rurasz, Tarasiuk Jerzy, o. Pawlik, Gański, Krzysztof. No dzisiaj mam nadzieję, że będą też, może się uda już uruchomić te lotniki. Klasyfikacje AS. Cały czas się schodzą, mówię, one musiały się... Po parę sztuk. Spiąć z innymi. Ale ten to ma co? Czerwone? Nie, zielona, dobrze. Już z daleka nie widzę. No. Wchodzą te cztery, a my sobie jeszcze zobaczymy. Poczekaj, jeszcze zobaczymy tutaj, ile tu jest. Bo chyba było 47, jak ostatnio patrzyłem. A, zobaczymy teraz, ile jest. Tu jest 349 już odbitych, a gdzie tu jest? O, tu system chodzi. O, tutaj mamy odbitych gołębi 48, no to tak się zgadza, 3 sztuki brakują. Mówię teraz, jeżeli wszystko, mówię, z gołębiami będzie dobrze po tym locie, co podejrzewam, że powinno być, to następny lot spróbujemy zrobić w środę, czyli jest dzień wolny, że może jacyś kibice przyjadą i to już będzie lot w granicach 200? Tam 170, 160, to zobaczymy też wszystko od pogody, jaką będą zapowiadać pogodę. Gdyż na sobotę, niedzielę nie będę robił tego lotu, bo tu są akurat pokazy. Ale loty już zaczęły się, też loty gołębi w Polsce. Tak, tylko że tu będą pokazy. Airshow. Tak, i dużo tych samolotów odrzutowych będzie i tych, czyli... Po co mają gdzieś płoszyć? Tutaj nie będę ich praktycznie dwa dni puszczał, na pewno soboty i niedziela tych gołębi, może nawet piątek, bo to będą już próbować, nie? A to jest tutaj zaraz lotnisko, czyli razu. Oni tutaj bardzo mocno latają, nie? Czyli to będziemy musieli... Po co je stresować? Tak. Dobrze. No nic, pomału będziemy kończyć naszą relację, też chcę do domu dojechać dzisiaj w miarę szybko, bo też jeszcze trochę prac zostało. Tu widzimy, jest około 350 gołębi odbitych. Czyli jeszcze te 20 kilka sztuk jest w powietrzu, one na pewno w ciągu dnia się będą schodziły, ostatnio też tak w ciągu południa przyszły, ale miały gorzej, bo były wtedy pogoda była gorsza, bardziej ciepło. No zobaczymy, oby gdzie tak nie było. Także na razie dziękujemy i tak jak słyszeliśmy, w środę planujemy kolejny lot. Tak jest. Także dziękujemy, do zobaczenia i dobry lot.